On miał hełm założony to jak koń, widzowie. Zakaz skrętu w lewo. Skręcimy sobie w lewo. Jeszcze nie. Manta, 300 punktów karnych. Prawo jazdy zabrane na dożywocie. O, może być ciężko. No co ty za dziadek robisz? Przygazować? Może. I ja będę na YouTubie. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale na Supermoto. Dziś już jestem spokojny o pogodę. Mimo tego, że jest zimno, to mam na sobie cały asortyment ubrany. Porządnej jakości termika. Buty nawet mam, kurde, nowe. Już stricte motocyklowe. Po co jeździć w trampkach? Już można jeździć bezpiecznie. I prawa, i lewa. W tych butach trzeba jeszcze się nauczyć wyczucia. Albo trzeba je porządnie rozchodzić. Nie no, da się wyczuć ogólnie. Podejrzanie korek się zrobił. A dobra, ruszyło już coś. Witam pana rowerzystę. Ale miał hełm! On miał hełm założony to jak koń, widzowie. No koń w sumie nie ma hełmu założonego, ale wiecie, jak zakładacie to takie wiązadła, czy jak to się nazywa koniowi, to wsadzacie mu coś w gębę, nie? No i pan miał tak kask założony, to zamiast, zamiast zapiąć sobie to pod szyją, to zapiął sobie to w gębie. Dawno się nie hulało na tym motorku. Już kurde drugi tydzień leci. No jak zawsze, chce się trenować, musi jakaś eleczka tutaj. No ale dobra, nasza miejscowa do cyrki znajduje się tutaj. Błąd jest pochylanie się w tył. Przy cyrkach to raczej powinno się tak trzymać bardziej w przód. Tu jest fajna miejscowa, bo samo kręci. Tu samo kręci, grunt to utrzymać balans. Ole maszyna. Uważaj, bo cię rozjadę! Witam was w czarnej d***e! W naszym typowym mieście, w którym nic za dużo się nie dzieje, dopóki oczywiście my nie wyjedziemy sobie na miasto. Bo podczas gdy my wyjeżdżamy na miasto, cała jednostka milicyjna budzi się na nogi. Zakaz skrętu w lewo! I co my w tym momencie zrobimy? Oczywiście skręcimy sobie w lewo! O nie, pociąg! Tego niestety nie ominiemy. To sobie będziemy czekać. Z Audi trochę wyciekło paliwo chyba, czy tak go wali. Jedzie! Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. No niestety, mandat, 300 punktów karnych. Prawo jazdy zabrane na dożywocie. Gdzie ma pan narty? To było takie bezpieczne danie na koło. Czego bezpieczne? Bo jakbym go wyciągnął na piona, to by było wiadomo, że to jest zamierzone, nie? A nie wiadomo, czy tam jeśli pośród tego korku nie czaili się niebieski. Uwaga! Wymuszamy! Ajajaj, zdążył! Tak blisko było do wypłacenia ubezpieczenia. Żartuję oczywiście, nie róbmy tak. Ja wiedziałem, że zdążę. Ale dzisiaj ruch jest, kurde. Coś dzisiaj za darmo chyba dają. Na pewno nie będziemy w tym korku stać. Chociaż jak widzę, jak jeżdżą, to chyba raczej będziemy. Tutaj tą Alfę sobie lightowo możemy wyprzedzić, tylko ten Opelek tak jakby zjechał bardziej met dalej. To by było spoko. Zjedź, gościu! Prawej strony się trzymaj. Kolejny korek. Tutaj ładnie wszyscy poustawiani do prawej, więc sobie na lajcie możemy pomijać ich. No co jest? Siemano. Dziś jest raczej taki dzień lajtowy. Jedynie na co trzeba zwracać uwagę to na pieszych, na to cholerne słońce, bo tak pada, że czasem oślepia. Ja będę skręcał tutaj, bo ty kurde gdzie skręcasz? Mam dla was zagadkę. Zradźcie mi genezę tego samochodu. No stoi już tu dosyć dawno, a jak widać ani tu jest niekoszone, ani nic. Ile on już tu może stać? Ktoś go zarysował, jak widać, ale żaden właściciel nie chce się raczej po niego zgłosić. Nie wiem, o co chodzi. Kto tam krzyczy? Siema! Oglądam cię! A to dobrze, a co tak krzyczycie? Daj mu na gumę! Nie mogę! Co, po szkole jesteście? No. Dobre ocenki wlatują? No to zajebiście, trzeba się uczyć. Ja mu dać nie mogę, ale jak chcesz, to ty możesz. Mogę? No możesz. No. Jaki? Sam. A jakiego? Piątkę. O, ja też tak zaczynałem. Zajebiste sprzęty są. Tylko trzeba łańcuch naciągać. To trzymajcie się. Ale dobrze, że oglądają, fajnie jest. Fajnie się spotyka czasem swoich fanów. Jak ty cunę, dziady, gdzie jedziesz? Ale jaka fura. Wojskowa taka, rumecik, ale taki kurde barwy wojskowe. Nie byle co, ale śmieszny napis. Pieniądze i hajsy biorą biochipa. Biochipa. Co to jest ten biochip? Ale widać, że namalowany jakąś farbką manualnie. Dobra, problem. Panie kierowcu, proszę mnie puścić. Dziękuję. Co tu robią? Patrzcie, asfalt rozwijają. Jak w Korczynie, jak w Korczynie. Patrzcie, co tu się dzieje. Luncin.
Ale fury, ale biorę od razu. Biorę od razu normalnie, zaraz tu się nawracam. Biorę na plecy, ładuję. Dojadę, do domu dojadę. I standardowo widzowie, jak zawsze, tworzy się gigantyczny korek, który postaramy się ominąć. No, może być ciężko. Aczkolwiek. Siema. Dzięki. O, dziękuję bardzo. Dziękuję. Ale dzisiaj ludzie są mega uprzejmi. Niektórzy tylko, ale mimo wszystko i tak są mega uprzejmi. Nawet ci niektórzy. Na ciasno, ale się powciskałem. I cyk, jestem pierwszy. Power wheel! Ale z jakim stylem? Z jakim stylem te power wheel? Nie ma kompanów do jazdy, ani jednego. Co, boją się temperatur? Wystarczy dobre gacie na dupę ubrać. Wszystko wraca do normy. O, tu przykład. Skuterek, elegancko ubrany gość. I lecimy na skróty. No i to. No co ty, dradziadek, robisz? Coś ci się chyba z jazdy pomyliły. Ja dole, ludzie jeździć nie potrafią po tych rondach. No to paliwo przelewem. A pan nagrywa tego? Na YouTube'a? Oglądałem pana. To dobrze, to piątka. I chyba na jakiś końcu pana operuje. Co tam, też śmigacie? A będę na YouTube? A chcesz być? No to będzie. To się mano. Przygazować? Przygazować? Może. I ja będę na YouTube. Z drugiej strony. Nie wierzę! Teraz jedziemy na koło. A przewiezie mnie tu? Nie mogę! Kasku nie masz! Dobry zawodnik! Parek daje. Tu nogę wsadzam. Proszę pana, nie jestem aż tak stary! Nie, nie mam na kole. No dobra, możemy się zmierzyć. Ale mam mafię, widzowie. Co chcesz powiedzieć? Pozdrawiam rodzinę. Ja tak samo. Na pewno będzie dumna. Żółwik. Jeszcze sobie parę razy tu pośmigamy i będziemy się zawijać. Następnym razem, widzowie, ja będę sprawdzał, czy faktycznie obserwacja jest. Jak jest, to nawet będę nagradzał. Będę przy sobie woził itemy i wiecie, jak ktoś faktycznie obserwuje. Jakieś wlepki czy coś w tym stylu, na klejeczki. Na razie tu nie chcę świrować, żeby nikogo nie rozjechać. Dobra, ja się zmywam. Cześć! Widzowie, obserwujcie, dokładnie tak. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale i wszystko się będzie zgadzać. Ja z każdym widzem sobie porozmawiam, nieważne ile miałby lat.